magazyn z obu stron siatki. Moim gościem jest Grzesiu Bociek. Prawie mój krajan, no. Bo ja z Tomaszowa, ty bliziutko. Prawie, oboczno. No, właśnie nie, z obocznym dokładnie tam. Bardzo malutka miejscowość Sielec. Muszę ci się przyznać, ostatnio też staram się tam piłkę odbijać i taka drużyna z Opoczna przyjeżdża do mnie na wieś do Tomaszowa. Patrzę na takiego chłopaszka, czarne włosy i tak mówię, kurczę, skądś go znam. Dopiero potem mi powiedzieli, że to Bociek, to zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Ty zasuwasz w Plus Lidze, siostra zasuwa w Orlen Lidze, a tam to jest starszy czy młodszy brat? Młodszy, nie? Nie, to jest młodszy o 3 lata ode mnie. No nie wygląda aż tak na wielkiego chłopa jak ty, ale też w ataku grał. No coś tam sobie gra, tylko że on tam troszeczkę ma problemy zdrowotne, więc tylko amatorsko. Ale też można było powiedzieć, że pograliśmy. Grzesiu, wracając z takiego lekkiego startu, cała siatkarska Polska była z tobą w tamtych momentach, jak żeśmy sobie rozmawiali. Ja miałem możliwość kilka razy u ciebie być dzięki wsparciu prezydent miasta, w którym teraz grasz, Kędzierzyna-Koźle, jak ty mówiłeś, trochę takiej przyszywanej mamusi Sabiny Nowosielskiej, którą serdecznie pozdrawiamy. W ogóle z głowy ci już wypadła cała historia twojej walki z tą chorobą tego wszystkiego, bo ja widzę po tobie, nawet jak byłeś chory, to się cieszyłeś i taki byłeś pozytywny, to nie pamiętasz już o tym w ogóle, czy jeszcze gdzieś ci to czasami wraca? Nie, no szczerze to już temat zamknięty. Teraz kolejne wyzwanie, teraz z plecami się będę. Bo to jest od czasu reprezentacji się tam coś wydarzyło i ciągle cię boli, tak? Tak, dokładnie, przypuklina się odezwała. Szlachetne zdrowie u ciebie w ostatnim czasie to jest temat numer jeden i pewnie niczego innego ci się teraz nie życzy, tylko zdrowia przy wszystkich urodzinach dokładnie. I świętach. Dokładnie. Powiedz mi, Grzesiu, bo no, ty jesteś jeszcze ciągle młodym chłopakiem, a już w tej... Dziękuję ci bardzo. To prawda, no przepraszam, ja już nie jestem młody. Ja byłem młody. Ale przez te twoje lata grania w siatkówkę, to już tyle różnych historii ci się przydarzyło i przecież miałeś te kolana jeszcze w czasach Bełchatowa i jakieś tam inne sprawy. Tak jak powiedziałeś, no jestem młody i dużo tych przygód nie miałem, ale tak, no jeśli chodzi o kontuzje, to trochę już ich miałem, bo też miałem zerwane wiązadło krzyżowe. Czyli co, już wszystko co siatkarz może mieć, połapałeś i teraz do 40 bez żadnego urazu? Powiadają, że sport to zdrowie. Mam nadzieję. No dobra, powiedz mi teraz taką rzecz. Mieliście nietypową sytuację w Zaksie, bardzo ciekawa drużyna, zdecydowany lider Plus Ligi, nowy trener, nowy projekt, fantastyczni zawodnicy, dwóch świetnych Francuzów, reprezentanci Polski, ale początek sezonu zaczynacie w takiej oto dziwnej jakby sytuacji, że no trzech atakujących, Dawid Konarski, ty i jeszcze Dominik Witczak. Nie było wam tak dziwnie? Trochę nie patrzyliście za siebie, bo kurczę, nawet w treningu, jak jest trzech, to może nie każdy może trenować. No taka nietypowa sytuacja, nie zdarza się na takim poziomie, żeby klub było stać na trzech gdzieś równie dobrych atakujących. Myślę, że tutaj tak naprawdę to trener miał taką wizję. Chciał trzech atakujących, chciał, żebym ja powoli sobie dochodził do zdrowia, do formy. Ale później myślę, że trochę nam to przeszkadzało, bo było nas trzech. I nawet jak się rotowaliśmy w tych szóstkach, to jednak cały czas ktoś stał z boku. I jeśli jak przyszło co do meczu, to tak naprawdę 2-3 sety i człowiek już nie miał siły. Jednak trochę brakowało tego treningu i fajnie, że się taka okazja przydarzyła. Myślę, że Dominik też jest zadowolony, że poszedł tam i też może trenować, że tak powiem, no, w dwóch szóstkach, tak? Takim piątym kołem uwozu, to też tak trochę bez sensu. I myślę, że i tak samo jak on, tak samo ja i myślę, że wszyscy są zadowoleni i mam nadzieję, że nikogo nie spotka żadna kontuzja i tak to będzie. No dobra, projekt nowy, przyszedł trener, znany trener z zupełnie innego trochę świata, wprowadził jakieś nowe rzeczy, nowi zawodnicy. Bo często jest, że jak wszystko jest takie nowe, to potrzeba czasu, żeby zaczęło dobrze funkcjonować, bo siatkówka to nie jest tak, że kupi się pięciu gapetów i mamy się gwarancję stuprocentową, że drużyna będzie wygrywała, czy jakichś innych zawodników świetnych. Potrzeba, żeby ta drużyna się zgrała. Jak to jest możliwe, że Zaksa, budując zupełnie nową drużynę, właściwie wszystko się zmieniło, prawie wszystko, no jest liderem i gra taką fajną siatkówkę?
Tutaj też zasługa, no, ogromna zasługa trenera, który zbudował ten zespół i prezesów. Tak naprawdę trener ma naprawdę jakąś tam wizję swoją i ta wizja się mu sprawdza. Też nie ma co ukrywać, ale mamy naprawdę do dobrych zawodników, kilku mistrzów świata, Francuzów, którzy naprawdę robią bardzo dobrą robotę. No i też młodego Belga, który rewelacyjnie się pokazuje nawet w swojej kadrze. Więc myślę, że to jest taki główny filar naszej kadry w Zaksie. No i też cieszymy się, że to, co trener ma w głowie i to, co nam przekazuje, wszystko wychodzi na dobre. Myślisz, że ktoś w tym sezonie będzie w stanie was zatrzymać? Bo sezon jest trochę szalony z racji tej walki reprezentacji Polski o wyjazd na igrzyska. No nie ma playoffów takich klasycznych, jak nie zajmiesz pierwszego lub drugiego miejsca po sezonie zasadniczym, to nie grasz o złoto tak brutalnie. Wy na razie macie parę punktów przewagi, prezentujecie się znakomicie, no ale do końca to jeszcze trochę trzeba dograć, dojechać. No jeszcze jest tak naprawdę, druga runda tak naprawdę się zaczyna, więc jeszcze dużo tych meczów. Wygrać na pewno może nie tak łatwo, ale to zależy od dnia. Myślę, że jeśli przyjdzie coś złego do nas, wejdzie w ten zespół, że po prostu nic się nie będzie kleiło, to myślę, że każda drużyna może z nami wygrać. Aczkolwiek, no, tak jak już pokazywaliśmy w meczach, że mamy też bardzo mocną ławkę rezerwową, gdzie ktoś wchodzi, naprawdę daje coś dużego do tego zespołu, nawet potrafi wygrać mecz, więc myślę, że tu też mamy tą dużą przewagę. No dobra, mówisz o przewadze, no ale w tej lidze jeszcze jest i Lotos, jeszcze jest Asek Oresowia, PGS Grabę Bełchatów, jeszcze Jastrzębianie, jeszcze Radom. No jest z kim walczyć i mam wrażenie, że to jest najsilniejsza liga, no chyba w historii, przynajmniej tej zawodowej ligi plus ligi. Myślę, że na pewno nikogo nie można lekceważyć, to jest pierwsza rzecz. Druga, to, no nie ukrywajmy, ale Lotos, tak samo jak Radom, z Radomiem już graliśmy dwa mecze, Rzeszów, oni naprawdę grają bardzo dobrą siatkówkę i mają też bardzo dobrych zawodników. I tutaj naprawdę będzie naprawdę ostre granie tutaj z tymi zespołami o to, żeby walczyć o tą czołówkę. No dobra, no jeszcze cię na koniec chciałem raz pomęczyć o sprawę tego twojego poczucia humoru, bo ono zawsze było, jest, zawsze ten uśmiech, no i taka sytuacja meczowa była, ty ją pewnie dobrze pamiętasz, jedyny mecz przegrany, przegraliście z Lotosem u siebie takie 2-3, ostatnia akcja meczu, masz serwować, a tutaj szczwany lis Anastazji, który cię zawsze bardzo chwalił, bardzo lubił chyba ze wzajemnością, bo też zawsze się o nim ciepło wypowiadałeś, zaczyna puszczać oczko i tam cię pokpiwać, uśmiechasz się, puch, w siatkę. Trochę cię tam próbował wytrącić z równowagi, udało mu się, czy mu się nie udało? Znaczy tak naprawdę to myślę, że my zagraliśmy jeden z najsłabszych meczów w sezonie, a cieszymy się, że jednak zostawiliśmy ten jeden punkt u siebie. Bo ja naprawdę nie grałem równo, chłopaki, którzy wchodzili, też nie grali równo, popełnialiśmy bardzo dużo błędów, z tego co pamiętam, a jednak no, graliśmy u siebie, ale no, potrafiliśmy jednak wyciągnąć do tiebreaka, więc naprawdę bardzo się cieszymy z tego meczu, choć jesteśmy najmniej zadowoleni z tego meczu. Czyli z jednej strony cieszycie się z punktu, z drugiej macie świadomość, że... Ale nie odpowiedziałeś, sprowokował cię trochę trener, czy cię nie sprowokował? Wiesz co... Raczej nie zwracam uwagi na takie coś. Ale bo generalnie między wami pewnie jakaś więź jest, tak, że z tego tak, powodu, że jeśli... on cię do kadry powołał, tak? Tak, wiesz co, jak się z nim spotykamy, to zawsze gdzieś tam się pośmiejemy, pogadamy, ale jak wchodzę na parkiet, to po prostu nie ma przyjaciół, nie ma, że tak powiem, z zewnątrz ludzi, którzy mogą jakoś wpłynąć na mnie. Jest siatkówka i tylko to. Więc raczej może to tak wyglądało. Aha. Ale raczej nie zdaję sobie, znaczy nie wydaje mi się, że to mogło coś zadziałać na mnie. Podobało ci się określenie, które wymyślił Andrea Anastazję tobie, polski Clayton Stanley? Pamiętam. Ja też wtedy też tak naprawdę trochę ważyłem, też byłem byczek. Teraz jest mniej, teraz ile ciebie jest mniej? Może trochę, no bo myślę, że na pewno troszkę też przybrałem mięśniowo, ale ja też nie myślę o tym, że jakiś tam Clayton polski, po prostu trzeba robić swoje i tyle.
Myślisz, że coś poza siatkówką mogło ci, oczywiście poza rodziną, najbliższymi sprawiać tyle frajdy, co granie właśnie w siatkę? Chyba nie. Nie wiem, myślę, ale nic nie mogę wymyślić. Siatkówka to jednak jest to, co naprawdę chcę robić i chciałbym robić jak najdłużej. No ostatnia rzecz. Jesteś przykładem razem z siostrą takiego siatkarskiego rodzeństwa, które gra na najwyższym poziomie. Twoja siostra wkracza w Orlen Ligę, pokazuje się z dobrej strony w drużynie z Legionowa teraz. Jest kilka takich rodzeństw. Wojtka Żalińskiego siostra grała też w Orlen Lidze. Moglibyśmy jeszcze kilka takich przykładów podać. Zdarza się, że ze sobą rozmawiacie o tym, o siatkówce, coś się siostra radzi, czy już na tyle jest, że tak powiem, ograna ligowo, że nie będzie się pytała starszego brata o jakieś porady, jak to wygląda? Kurczę, powiem szczerze, że chyba raczej siatkówki to unikamy. Mamy na co dzień, rodzina. Więc no, raczej tak... Nie wiem, gdzieś tam jak oglądam jej mecz, jak zadzwonię po jakimś tam meczu i pogadamy, to myślę, że zawsze coś tam o siatkówce porozmawiamy, ale raczej codziennie to nie, w ogóle unikamy raczej tego tematu. No pamiętam, że byłeś na jej meczach wtedy, kiedy ty nie mogłeś grać, trochę tam się... Miałem trochę czasu, więc wykorzystywałem. Trochę czasu, wracamy do tego, miałeś trochę wolnego w pracy. Bywałeś u niej na meczach i rozumiem, że nie ma takich dyskusji, że bierzesz tam telefon, wysyłasz SMS-a z Łaszkiem, co tam zrobiłaś. Nie ma takich zabaw, drażnienia się. Nie, raczej nie. To jest moja siostra i chcę jej pomóc, a nie przeszkodzić, więc... Raczej robimy wszystko w tym kierunku, żeby sobie pomagać. No to ostatnie pytanie związane z rodziną Boćków. Jedno z ostatnich. Nie, ostatnie, jedno z ostatnich, ostatnie. No, które z was zrobi lepsze wyniki, tak, w perspektywie 5 lat? Siostra czy ty? Myślę, że ona ma lepszy start, bo jest w jej wieku. Ojejku, co ja robiłem w jej wieku? Pewnie grałeś w siatkę. Ja wtedy byłem w Bełchatowie i tak naprawdę... tam wchodziłem, że tak powiem, w jeden mecz tak naprawdę wszedłem w Bełchatowie w Olsztynie. No Monika to już tak naprawdę drugi sezon gra w Plus Lidze, więc jeśli naprawdę podejdzie do tego z zimną głową, to może być kawał groja z niej. No i tak jak Państwo słyszeli, jak brat ładnie zarekomendował siostrę, kawał groja dzięki Grzesiu. No i mam nadzieję, że się spełni, że też będziesz kawał groja, tak jak siostra. A, dziękuję. Mam nadzieję też. Oglądajcie nasze następne odcinki.